Dzień dobry. Choć kiedyś słyszałem, że się nie mówi dzień dobry w kościele, tylko się mówi i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjaciele, pozwolicie, że będę usługiwała w swoim namaszczeniu, czyli w namaszczeniu proroczym. W nim się najlepiej poruszam. Ostatnio właśnie tak stałam, stresowałam się, a Bóg do mnie mówi, czemu się stresujesz? Nie wiem, Boże, jakoś tam coś mam niepoukładane. Nie jesteś nauczycielem, nie musisz być poukładana. Jesteś moim głosem. Daję Ci słowa, daję Ci poselstwa. Mów do mojego ludu. Pół roku temu dostałam takie słowo od Boga. Weryfikacja liderstwa. Chodziłam z tym słowem i długo mnie diabeł plądrował i straszył, abym nigdy tego poselstwa nie wygłosiła. Niemniej jednak po proroczym geście jakaś tak przyszła do mnie odwaga. Chyba jeszcze większe namaszczenie. I w ogóle mówię, przecież to chodzi o niebiański model. W ogóle chodzi o niebiański model Kościoła, rozumiecie? Bo tylko niebiański model Kościoła to jest Kościół, o którym powiedział Jezus. Jezus powiedział, i zbuduję Kościół mój, i bramy piekieł nie przemogą, co? Jego. Bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Absolutnie nie chodzi mi o to, że ja chcę kogoś zwolnić, że ja tam chcę teraz do kogoś powiedzieć, słuchaj, nie jesteś liderem i tak dalej, ponieważ to nie ja powołuję. Nie ja powołuję i nie ja zwalniam, więc to nie o to chodzi. Wiecie, ja bardzo długo się nad tym zastanawiałam, bo tak mówię, kurczę, układałam to w sobie, pracowało to słowo we mnie przez pół roku. Rozważałam sobie, w ogóle czytam duchowe książki, czytam Bożych Generałów, czytam duchowych przywódców, czytam w ogóle ludzi, którzy się wzięli za przebudzenie. Czytam w ogóle te wszystkie książki i w ogóle powraca do mnie ta sama prawda, wciąż i ta sama, i ta sama, i ta sama, i ta sama, i ta ostra. Nie możemy wymieszać wszystkiego w jednym kotle. Chcę wam powiedzieć, kto buduje Kościół. Kościół buduje pięć darów służb. I chciałabym dzisiaj zrobić różnicę. Rozumiecie? Słowo Boże mówi też, że tym, którzy uwierzyli w imię moje, takie znaki towarzyszyć będą. Na chorych kłaść ręce będą i ci wyzdrowieją, tak? Demony wyganiać będą skutecznie. Ale czy to cię od razu czyni człowiekiem na urzędzie? Nie. Dary służb budują Kościół. Ja głęboko wierzę w to, że diabeł jest pokonany i że jest pod naszymi stopami. I to nie jest dla mnie słowo. Naprawdę. Wierzę w to, że jest pokonany i że jest pod naszymi stopami. Wierzę też w silny apostolski Kościół. Wierzę w taki Kościół, którego praca będzie miała skuteczny owoc. Wierzycie w taki Kościół? Ja wierzę w taki Kościół. Ale żeby taki Kościół mógł funkcjonować, to musimy przyjąć model z nieba. Wszelki inny model diabeł wciągnie tak. Rozumiecie? Kościoła nie budujemy ludzkimi ambicjami. Kościół to duchowy twór, nieludzka organizacja budowana ludzkimi ambicjami. Kościół to nie dom towarowy, gdzie panuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Cielesna popędliwość niszczy wszystko i wszystkich. Głupota i niedojrzałość prowadzą do rywalizacji i braku współpracy między usługującymi oraz do zablokowania przepływu duchowego między różnymi darami. Wielu postrzega Kościół jako miejsce dobrej zabawy, aby Kościół rósł i aby owoc był trwały, to przede wszystkim musi być prawdziwie funkcjonująca służba apostolska. Diabeł spłycił te wszystkie służby. Diabeł spłycił, pomieszał. Bo wiecie, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest tak, że wszyscy latają po ulicy. Jestem apostołem, jestem ewangelistą, jestem prorokiem, jestem pastorzem. Ja mówię, jesteś apostołem.
Pokaż mi jeden kościół, który założyłeś. Jesteś ewangelistą. Pokaż mi. Pokaż mi to, co zbudowałeś. Jesteś prorokiem. Prorokuj. Jestem nauczycielem. Pokaż mi swoich uczniów. Jestem pasterzem. Pokaż mi swoje owce. Rozumiecie? Ostatnio, jak byłam w Holandii, to podczas głoszenia, w ogóle przerwałam to głoszenie i podczas głoszenia, w ogóle uczę się w tym poruszać. Duch Święty na mnie stąpił podczas głoszenia. I powiedziałam do nich tak, w ogóle przychodzi czas, że Bóg odnawia, rozumiecie, pewne prawdy. I w ogóle przywraca wiarygodność funkcjonowania darów służb. Bóg przywraca wiarygodność funkcjonowania darów służb. Diabeł nie będzie się śmiał z Kościoła. Rozumiecie? Ja jestem głęboko o tym przekonana i głęboko w to wierzę. Żadna służba w Nowym Testamencie nie została tak dobrze opisana i udokumentowana, jak służba apostołów. Bóg bardzo pragnie, aby wszystko, co tworzymy, miało swój porządek, było mocne i trwałe. Służba apostolska jest niezbędna tak samo, jak pozostałe dary służb. Wiecie, w ogóle przy służbie apostolskiej powstają inne dary. Tak? Ostatnio tak się zastanawiałam. Czemu już w moim życiu nie przejawiają się pewne rzeczy? Powiem wam dlaczego. Bo jest Michał. Bo jest Michał i Beata. Bo jest Ewa. Bo jest Nina. Bo jest Norbert. Bo są liderzy. Zrozumiałam taką piękną, kluczową rzecz. Że apostoł działa w darach miks. Wiecie kiedy? Wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Kiedy pójdę na dziewiczy teren, będę wszystkim. Ale kiedy jestem w kościele, to będę działała jak? Zgodnie ze swoim głównym powołaniem. Będę działała zgodnie ze swoim głównym powołaniem. Chorzę się przed nauczaniem Michała dzieci. Nauczyciel. To nauczyciel. Po prostu. Rozumiecie? Diabeł chce wszystko wykrzywić. Pobudzić cielesność, głupotę. Wiecie, o co chodzi? Nie tak. To nie tak. Wszystkie dary służb prowadzą do Jezusa. Każdy przejawił się w Jego życiu na ziemi. Właśnie Jezus, kiedy chodził, to w Jego życiu przejawiały się wszystkie dary. I apostoł, tak? W ogóle chcę wam coś powiedzieć. Ruch apostolsko-proroczy to nie jest jakiś taki ruch apostolsko-proroczy. To jest apostoł i prorok. A wiecie dlaczego? Bo Bóg, Jezus, daje dary ludziom, a nie ruchom. Z kim jest Duch Święty? Z tobą. Z kim jest Bóg? Ze mną. Kogo obdarzył darami? Ciebie czy powietrze? Ciebie. Ciebie. Ewangelista to człowiek. A nie ruch. Nauczyciel to człowiek. To dary służb, które budują Kościół. I to jest niebiański model. I to jest taki niebiański model, który musi zacząć funkcjonować w naszym Kościele. Więc wszystkie dary służb prowadzą do Jezusa. Każdy przejawił się w życiu Jezusa tutaj na ziemi. Kiedy mówimy o darach służb, pamiętamy o Jezusie, że to od Niego pochodzą dary. To Jezus rozdawał dary. Jezus rozdaje dary. Pastor może ci dać prezent, dlatego zawsze powtarzamy. Powołanie jest z góry. Tak? Wszelkiego rodzaju obdarowania w postaci, nie wiem, Ania miała mi brwi dzisiaj zrobić. Rozumiecie? W ogóle no super, brwi by mi zrobiła. Można prezent dostać na urodziny czy na imieniny. Tak? Ale obdarowanie jest z góry. To Jezus rozdaje dary. Jest napisane, że On wyzwolił więźniów i rozdał dary. Musimy pamiętać, że tym, którego czcimy i wywyższamy i naśladujemy, jest Jezus Chrystus. Przyjaciele, nie chcę ani nikogo poniżyć, bo coś wam w ogóle powiem, tak jeszcze chwilę, powiem wam coś na temat poniżenia. Poniżenie to jest taka paskuda w Kościele, że często poprzez poniżenie nie jesteśmy w stanie odebrać do swojego życia Bożych pomazańców. I w ogóle ich źle czytamy. Wiesz, powiedzmy, że jesteś w czymś poniżony, przychodzi człowiek, który ci po prostu pokazuje swoją mądrością, wiedzą, w ogóle pokazuje
pokazuje ci mnóstwo twoich braków. I często niedojrzali ludzie mówią: czary, manipulacja, czarownik. Ja wie, jaki czarownik? Mądrość Boża cię odwiedziła. To nie czarownik. Z poniżenia się nie nazywamy. Syndrom dziecka to jest taki, że dziecko chce być wszystkim. Nasz Wiktor chciał być wszystkim. Listonoszem, szambiarzem, strażakiem. W ogóle przede wszystkim szambiarzem. Ostatnio tak patrzyłem do listynu, nie będziesz szambiarzem. Wiecie, szambiarzem chciał zostać. To w ogóle dziecko, dziecko chce być wszystkim. Ja w ogóle uważam, że dobrze jest w ogóle. W ogóle każdy musi przez to przejść. Każdy w swoim życiu będzie wszystkim. Apostołem, prorokiem, ewangelistą. Ale powiem ci, jak już dojdziesz do miejsca synostwa, to daj, aby te urzędy przeleciały przez twoje życie. Daj, niech ci usłuży apostoł, daj, niech ci usłuży ewangelista, daj, niech ci usłuży prorok, niech ci usłuży nauczyciel i niech ci usłuży pasterz. To jest bardzo mocne. Ja kiedyś na pewnym nauczaniu, kiedy chodziłam do szkoły liderów i pastorów, to mądry człowiek, w tamtym czasie uważałam za mądrego człowieka, on mówił do tych pastorów: przepuśćcie przez swój kościół te dary służby. Przepuść przez swój kościół dary służby. Nie bój się. Tam się ktoś podniósł, mówi: co, wyprowadzi mi ludzi z kościoła. On mówi: czego się boisz? Dobrze karmisz swoich ludzi? Tak, to nie bój się. Przepuść przez swój kościół dary służby. Posłuchajcie, to jest niebiański model. Ja w ogóle modlę się, żeby to w naszym kościele zostało w ogóle usankcjonowane. Dary służby. Apostoł usługuje w darach służb wszystkich wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Więc wtedy, kiedy lecimy na dziewicze tereny, będziemy jak komandosi. Tym, którego czcimy i wywyższamy, jest Jezus Chrystus. Dla Niego pracujemy. Co robią dary służb? Dary służb budują Kościół. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że poszczególne dary to konkretne osoby, tak jak powiedziałem wcześniej, które otrzymały swoje zadanie z nieba. Ciało Chrystusa, czyli my, Kościół, który jest na ziemi, jest budowane za pomocą pięciu darów. Coś wam w ogóle powiem. Diabeł mocno w to uderza. Diabeł w ogóle przede wszystkim najmocniej uderza w ten ruch apostolsko-proroczy, ponieważ to są ludzie, którzy zakładają silny fundament. Wiecie, którzy tworzą silną opozycję przeciwko w ogóle religii. Ja czuję w ogóle ogromny opór na swoje życie. Naprawdę, ale coś wam powiem, w ogóle naprawdę się nie boję. Są takie sytuacje, w których gdzieś tam coś mi próbuje przestraszyć, ale ostatnio ktoś do mnie napisał: nie bój się, jest w tobie stado dzikich koni. To mi natychmiast odpowiem. Jest we mnie stado dzikich koni. Diabeł uderza często w te pięć darów służb, bardziej niż w cokolwiek innego, ponieważ wie, że jeśli one nie funkcjonują właściwie, to wszystko inne też nie działa właściwie. A więc tak naprawdę Kościół nie jest właściwie przygotowany do działania. Rozumiecie? Czyli Kościół nie jest właściwie przygotowany do działania. Ciało Chrystusa jest wtedy kulawe. I wtedy nie możemy, i wtedy wyznajemy oczywiście: no tak, Panie, Ty jesteś głową Kościoła, zbudowałeś Kościół, którego bramy piekiel nie przemogą, ale tak naprawdę w realu w ogóle Kościół w ogóle wygląda jak miejsce w ogóle upodlonych w ogóle ludzi. Rozumiecie? A czemu? Bo często jest tak, że te dary służb nie funkcjonują właściwie. Ludzie się też nie chcą poddawać pod dary służb. Czemu? Przecież wyznajemy Jezusa Panem. Wyznajemy Królem. Dzisiaj śpiewaliśmy: Jezus Pan, krzyknął anioł. Należy przyjąć właściwy model do swojego życia. Tylko niebiański model nas uratuje. Wszystko inne to jest w ogóle ściema. Czy nam się to podoba, czy nie, pięć darów służb stanowią nieodłączną część zaplanowanego i przekazanego przez Boga porządku istnienia Kościoła. To jest ważne. Jeszcze raz wam to przeczytam. Pięć darów służb stanowią nieodłączną część zaplanowanego i przekazanego przez Boga porządku istnienia Kościoła. Nie będzie Kościół właściwie funkcjonował. A Kościół to ty i ja. Silny Kościół to silna jednostka. Silny Kościół to nie jest silny pastor i lider. Silny Kościół to wszyscy silni. Silny Kościół to wszyscy pewni. Wiecie? I wtedy możemy powiedzieć, że diabeł nas nie przenika.
że realnie diabeł jest pod naszymi stopami. Za chwilę powiem jeszcze więcej, ponieważ chciałabym też jeszcze powiedzieć na temat troszkę uświęcenia, bo to jest bardzo ważny temat, bardzo. Jeśli, proszę Was, szczególnie mówię do Was, do liderów, jeśli rozpoznajecie w sobie dary służb, to się po prostu zgódźcie z tym. I to należy przed Kościołem powiedzieć. Jestem tym i tym. Wiem, jak jest na przykład z Michałem, że często ludzie próbują Michała sprowadzić do miejsca osoby, która mówi na temat tylko zarządzania czasem albo do biznesu. To jest nieprawda. Michał zna swoje obdarowanie, ja korzystam z jego obdarowania. Nie będziemy inaczej właściwie funkcjonować. Bóg powołał dary służb do budowania Kościoła. Jak ja, chcąc ruszać się dalej i skakać na dziewicze tereny, a chcę, mogę nie mówić o takich rzeczach. Przecież musi być ktoś, kto mnie zastąpi. Wiecie, 2 lata temu wracaliśmy z Arturem, jechaliśmy na wakacje. I coś wam w ogóle powiem, to wtedy to mi tak... Mówię, nie mam swojego ucznia. Rozumiecie? No mówię, nie mam swojego ucznia. Mam swojego ucznia. Jesteś moim pierwszym uczniem. Jak mnie nie ma, prowadzisz uwielbienie. Musimy dorastać do takich rzeczy. To mnie w ogóle... Ja w ogóle siedzę w tym samochodzie. Wiecie, siedzę w tym samochodzie i w ogóle mówię, Artur, jakkolwiek to brzmi, no nie mam ucznia swojego. A nie może być tak, że ja jestem niezastąpiona, bo jeśli nie mam swojego ucznia, to sama podważam to, co o sobie mówię. Rozumiesz? To w końcu przygotowuje kogoś do dzieła usługiwania, czy nie przygotowuje? Jestem na urzędzie, czy na grzędzie? Uwielbiam głosić w swoim namaszczeniu. Usługujący mają usługiwać we własnym namaszczeniu. Jak jest ktoś hydraulikiem, to niech go ręka boska broni, żeby się brał w ogóle za elektrykę. Rozumiecie? No, wiecie, jak to działa. A teraz coś chcę powiedzieć już do osób, które rozpoznają w sobie dary służb. Nie identyfikuj, znaczy może tak, nie szukaj tożsamości w swojej duchowej funkcji. Błagam Was. Już trochę chodzę z Bogiem i coś Wam powiem. To jest zgubny kierunek. Nasza tożsamość musi być w Chrystusie Jezusie. Kiedy się ostatnio modliłam, Duch Święty zaczął mi pokazywać te rzeczy i mówi, zobacz, ludzie, którzy w świecie nawet, ludzie, którzy odszukali swoją tożsamość w swoich zawodach, często jest tak, że idą na emeryturę i umierają. Tak było na przykład z moim dziadkiem. Mój dziadek prorokował do mnie nie wiedząc. Powiedział do mnie, Pszczółka, to nazwisko będzie sławne. Bo w ogóle po latach mi się to dopiero przypomniało. Pszczółka, mówi, to nazwisko będzie sławne. Poszedł na emeryturę i w tym samym roku, w którym poszedł na emeryturę, umarł. Twoja tożsamość jest w Chrystusie. Jeśli jesteś nauczycielem, to nie odszukuj w ogóle w tym tożsamości. Tożsamość twoja jest w Chrystusie Jezusie. Po pierwsze, jesteś dzieckiem Boga, a nie szczególnym prorokiem czy nauczycielem. Wiecie, że tak naprawdę dopiero kiedy się jest synem, to się jest w stanie te rzeczy w ogóle porozpoznawać. Bo wiecie w ogóle, jaki jest syndrom dziecka? W ogóle, dopóki dziedzic jest dziecięciem, to się zachowuje jak dziecko. Wiecie, tak naprawdę jak niewolnik. Tak, duchowość ma być dla nas też taką rzeczą naturalną. Nie to, że wiecie, jakby ktoś wyjdzie, prorokuje i potem wiesz. Prorokujemy, a potem się zawijamy w ogóle do domu, idziemy, gotujemy obiad. Ja wracam w ogóle do swoich obowiązków, ja przewijam tamte, piję w ogóle. Rozumiecie? Zajmuję się swoimi normalnymi w ogóle rzeczami. Kocham Jezusa w ogóle.
jeśli będziemy przestrzegać w ogóle wzoru, który dał nam Bóg, to my naprawdę, wiecie, w ogóle potrząchniemy tym krajem. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy się stosowali mocno modelu z nieba. Modelu z nieba. Aby móc właściwie funkcjonować, najpierw z serc usuwane są niewłaściwe i światowe pragnienia bycia kimś szczególnym. Wiecie, że tak naprawdę to w ogóle, żeby być pastorem, to trzeba umrzeć dla tego pastora. Żeby być prorokiem, trzeba umrzeć dla tego prorokowania. Żeby być nauczycielem, trzeba umrzeć też dla tego. W ogóle, no... Zaraz chociaż mu się dzisiaj nie chcieć jechać do kościoła. Nie chcę mi się jechać do kościoła. Chciałabym teraz troszkę powiedzieć na temat takiego, myślę, że to jest uświęcenie. Im wyższa hierarchia, i mówię to do osób, które odnajdują się w darach służb, im wyższa hierarchia, tym wyższe standardy świętości. Im wyższa hierarchia, tym wyższe standardy świętości. Bo wiecie, kiedy diabeł przenika do kościoła? No przenika przez cielesność, wiecie. Przenika przez cielesność. Wiecie, jak jest. Stajemy często do modlitwy i mamy do siebie jakieś anse, nie? Ostatnio przeczytałam w książce, że zespół modlitewny, który idzie się modlić, pierwszą rzeczą, którą robi, kiedy się zaczyna modlić, to wyznają sobie grzechy. Czyszczą swoje intencje. Dlaczego? Ponieważ są świadomymi ludźmi i wiedzą, że jeśli tego nie zrobią, to ich modlitwy po prostu będą niewysłuchane. Pomodlą się, odwalą jakąś tam religijną czapę i nic się nie wydarzy. Z taką samą czapą, z jaką weszli na modlitwę, z taką samą czapą wyjdą z tej modlitwy. Nic się nie wydarzy. Kto zwycięży? Diabeł. Choć tak naprawdę w realu zwyciężył Chrystus. To wtedy, kiedy nie stosujemy się do Bożych zasad, tak? To diabeł przenika Kościół. Modlitwy są nieefektywne, tak? A diabeł naciera. To jest kilka takich, w ogóle wiecie, ważnych rzeczy. Jeśli się ma coś do kogoś i chcemy stanąć do modlitwy, to najpierw do tego kogoś trzeba pójść i załatwić z nim sprawę. I o tym też mówi Słowo Boże, że jeśli chcesz zanieść swój dar przed Boży tron, a masz coś przeciwko drugiemu bratu, to załatw tą sprawę z Bogiem. Skąd to się wszystko bierze? Z Biblii. Skąd się te rzeczy biorą? Z Biblii. One po prostu biorą się z Biblii. Powiem wam, że mój dzisiejszy czas to jest czas, kiedy... Pamiętam też, jak moja mama zmarła, to Artur mi powiedział takie słowa, że czym bliżej śmierci, tym bliżej człowieka. I to był też jakiś taki mój czas, kiedy ja zrobiłam jakiś krok do przodu. Tak z Bogiem. I obecna moja sytuacja z moim tatą też doprowadza mnie. Mama zmarła nagle, a u taty jest tak, że ja się przyglądam na jej cierpienie. I to mnie w ogóle poszerza. To mnie poszerza i to zmienia też moje serce. Jestem bliżej człowieka. Wczoraj byłam w więzieniu u swojego szwagra, który siedzi za kryminalistykę z Arturem, jeszcze ze starych tam rzeczy. I widzieliśmy się 14 lat. Przez te 14 lat widzieliśmy się raz na takiej jednej rozprawie, ale to tak bardzo, bardzo szybko, on tam tylko podszedł, więc mokrą w poliki. I w ogóle powiedziałam do siostry, mówię, ty nie możesz przylecieć, mówię, chcę odwiedzić twojego męża. W ogóle bardzo się lubiliśmy. Często się zastanawiałam, czy on w ogóle poszedł w takim kierunku, że w ogóle kradł i w ogóle, bo nie musiał, bo w ogóle pochodził z bardzo dobrego domu, w ogóle był fajny. I on się jeszcze zapytał mnie wczoraj, dlaczego do mnie przyjechałaś? Ja mówię, bo chciałam. Bo chcę w ogóle przychodzić do więzienia. Kręcą mnie więźniowie. Różnych ludzi kręci różne rzeczy. Jeden był biczem, drugi jak nogi śmierdzą. Ja się dobrze czuję. Nie to, że chciała tam zostać, ale ciągnie mnie po prostu do więzienia. I pobyłam sobie z nim, Pobyłam z nim tą godzinę. Nawet używał takich słów, wiesz, chwalę Boga. A ja mówię, nie musisz tak przy mnie mówić.
Wydawało mi się, że tak, wiesz, z jakichś religijnych powodów w ogóle chcę tak mówić, nie? Ty, mówi, u was to tak, tak na poważnie, bo jestem Bogiem chyba, nie? Ja mówię, no, na no, no, poważnie, na no, poważnie. I chcę powiedzieć, bo wiecie o tym, że mówiłam już wam kilka razy, że chcę chodzić do więzienia. Kilka osób modliło się o to. Dostałam kiedyś też tak, takie słowo. Zanim kiedyś powiedziałam publicznie o tym, że chcę chodzić do więzienia, dostałam maila od takiej kobiety, która do mnie napisała, mówi, czy to będzie z Boga, czy nie, osądź sobie, ale mam takie wrażenie, że w ogóle będzie przebudzenie, mówi, w więzieniu, i ty weźmiesz w nim udział. I słuchajcie, wiecie, że ja jestem świadomym człowiekiem i czekam na czas, że chcę coś rozpocząć. Bo mam tak, że jak się za coś biorę, to już jestem w tym do końca. Wiem, że będę tą rzecz prowadziła. I wczoraj, kiedy wyszłam z widzenia od szwagra, mówię, idę do tego naczelnika. To jest mój szczęśliwy dzień. To jest mój szczęśliwy dzień, idę do tego naczelnika. Posłuchajcie, wiecie, jak to wyglądało? Ona na mnie czeka. Chcę wam złożyć świadectwo modlitwy wstawienniczej, która współdziała z prostotą i szczerością serca, a nie z głupimi jakimiś takimi w ogóle, wiecie. Ktoś coś rzuci, wiesz, ja tam chcę chodzić gdzieś. My się tu modlimy i nic z tego nie ma. On po prostu na mnie czekał. Proszę usiąść. Usiadłam, powiedziałam o naszym małżeństwie, o byciu w gangsterstwie. On tak w ogóle siedzi, słucha. No tak, to jest w ogóle słuszne, co pani mówi. Bo tak naprawdę to mówi bardzo trudno, kiedy mówi na przykład, idzie policja do szkoły i chce robić profilaktykę i dzieciaki się z nich śmieją. No bo tak naprawdę to... Od razu jest, wiecie, dzieciaki pytają, a brałeś? Nie, nie brałem. Ja w ogóle zdaję sobie z tego sprawę, że drzwi są otwarte. Tylko pytanie, czy my na poważnie. Drzwi otwarte. Ja mówię, to kiedy możemy zaczynać? Po wakacjach. Więc wiecie, w ogóle ja mam plan. A jaki ma pani plan? Ja plan mam taki, że chciałabym, żebyśmy zrobili koncert ewangelizacyjny. Zabiorę tutaj przyjaciół. Pójdziemy, zrobimy koncert ewangelizacyjny. Wejdziemy, powiemy Ewangelię i powiem, przyszłam i nie zamierzam już. Od was odejść. Czyli chcę z wami być i organizować dla was na początek raz w miesiącu spotkanie. Czym wyżej w hierarchii, tym większa jak gdyby postawa twojej świętości. Nie rzuca się słów na wiatr. Nie rzuca się słów na wiatr. Wiecie, często ludzie przychodzą, przełom, ja chcę przełom. Ale co to w ogóle dla ciebie znaczy? Chcę kolejnego namaszczenia, ale po co? Wykąpać się chcesz w tym? Chcesz, żeby cię tam w ogóle potrząchało? Po co? Wiecie, w ogóle to nie chodzi w ogóle o głupotę. Dla mnie liderstwo jest w ogóle rzeczą bardzo poważną, bardzo. Kiedyś usłyszałam te słowa, że w ogóle liderzy w kościele są odpowiedzialni za to, aby przynosić oliwę do kościoła. My jesteśmy drzwiami. Przez nas przyjdzie albo błogosławieństwo, albo zwiedzenie. Dlatego w takim szczególnym miejscu jesteśmy. Albo przyjdzie przez nas błogosławieństwo, albo przyjdzie przez nas zwiedzenie. Rozumiecie? Nie uciekajcie od darów służb. To nie jest tak, że teraz wiecie, w jednym kościele są sami ewangeliści, sami prorocy, sami nauczyciele i sami pasterze. Nie! Nie! Ja to rozwalam i w ogóle czynię ogromną różnicę. Jak wschód od zachodu. Bo jeśli wszyscy jesteśmy liderami, jeśli wszyscy jesteśmy ewangelistami i tak dalej, to my zaprzeczamy liderstwu. Zaprzeczamy liderstwu i zaprzeczamy porządkowi z nieba, że to dary służb przygotowują świętych do dzieła usługiwania. Rozumiecie? Choć w ogóle tożsamość zwykłego wierzącego jest taka, że możesz wskrzeszać zmartwych, ale nie masz tej protekcji od Boga, żeby uczyć innych. Nie wyposażysz ich. Rozumiesz? To zobacz, co masz. Masz wszystko. Zmartwychwstałego Chrystusa, dzięki którego mocy możesz wskrzeszać zmartwych. Wiecie, że to w ogóle liderstwo to jest odpowiedzialność.
ludzie atakują to, bo przez lata w ogóle dane służb zostały tak spłycone, że to się w pale nie mieści. Właśnie między innymi dlatego, rozumiecie, że wszyscy po ulicy latają i krzyczą: jestem tym, jestem tym, jestem tym. A to jest nic więcej jak szpital psychiatryczny. Ja tak naprawdę w ogóle przez kilkanaście lat, jak chodzę z Bogiem i byłam w różnych kościołach, oglądałam ludzi, którzy zostali nazwani liderami, za którymi nikt nie szedł. Rozumiecie, co to są trudne rzeczy, ale to słowo, które dostałam, weryfikacja, należy zweryfikować. W liderstwie się nie jest przez znajomość, w liderstwie się nie jest przez zasiedzenie. Rozwalamy to. Bierzemy żywego, nie funkcjonuje, nie żyje, na bok, dam ci coś, w czym się będziesz czuł dobrze. Ostatnio mi Michał powiedział, że jak coś tam chcą w pracy kogoś zmienić, to się też daje jakiś to coś takiego, żeby człowiek dobrze się poczuł. Kiedy masz tożsamość w Bogu, to co ci to? Jeśli nie funkcjonujesz jako lider, jeśli jakoś tam nie funkcjonuje, to cię nie poniża. Dawaj, bierzemy żywego konia. Konia żywego potrzebujemy. W liderstwie nie jesteśmy poprzez to, że się zasiedzieliśmy. Wiecie, że Kościół to rząd, to eklezja. W małych miastach jest to bardzo dobrze widoczne, że kiedy burmistrzem zostaje ktoś, kto w ogóle nie ma pieniędzy, to pierwsze co? Nic nie zrobi dla miasta. No nic nie zrobi. Pierwsze co zrobi? Drogę sobie. No drogę sobie zrobi. I tak jest w Kościele. Człowiek przychodzi wtedy na urzędzie. Rozumiesz? Na grzędzie na razie usiądź. Usiądź na razie na grzędzie. Wiecie, to śmieszne jest. My się możemy z tego pośmiać, ale w ogóle ja chcę, żebyśmy bardzo poważnie do tego podeszli. Ponieważ my jesteśmy rządem. My mamy mówić do tego kraju. Wiecie co? W ogóle Bóg do mnie mówi dalej. Będziesz mówiła do tego kraju. Publicznie będziesz się wypowiadała w sferze polityki. A ja się tego nie boję. I w ogóle cieszę się, że wy mnie bronicie. Kiedyś powiedzieliśmy: nie zabijajcie proroków. Nie zabijajcie proroków. Oni są głosem Boga. Prorok jest głosem Boga. Potrzebują ochrony, potrzebują modlitwy. Często potrzebują dobrego słowa. Ktoś może powiedzieć: wiesz, jak tam się do niego przytulić? Nie wiem, zrozum jego powołanie. Naoliw mu zbroję, przyjdź, przytul się do niego. Powiem wam teraz coś takiego bardzo osobistego, co ja w ogóle podjęłam to w ogóle w swoim życiu, bo tak jak powiedziałam na początku, czym wyżej w Bogu, tym więcej, większy pułap uświęcenia. Zrozumiałam, że muszę mieć swojego duszpasterza, ponieważ muszę mieć osobę, której ufam. Muszę mieć osobę, której się spowiadam. I kilka tygodni temu wybrałam sobie taką osobę. Ja w ogóle mam przyjaciół, ale wybrałam sobie swojego duszpasterza. I powiedziałam tej osobie: wybrałam ciebie na mojego duszpasterza, ponieważ w doświadczeniu z tą osobą w ogóle czuję pewnego rodzaju ukojenie. Ona mnie koi. I ja wiem, że w miejscu, w którym jestem ja bardzo potrzebuję oprzeć swoją głowę o ramię pasterza. Ponieważ kiedy wracam z wojny, to potrzebuję, żeby mi ktoś powiedział dobre słowo. Bo kiedy powiem jakieś słowo i zostanie na mnie uwolniona torpeda religijnych głosów, i kiedy przez dwa tygodnie słyszę do lochu, to potem potrzebuję usłyszeć coś dobrego. Jestem człowiekiem. Wiecie, w ogóle jesteśmy ludźmi, w których mieszka Święty Duch, ale jesteśmy ludźmi. Mamy swoje potrzeby. Ja mam swoje potrzeby. Żeby nie zapomnieć tego, ja to sobie pozwolę jeszcze raz wszystko powtórzyć. Więc co robią dary? Dary służb budują Kościół. Ciało Chrystusa jest budowane za pomocą pięciu darów służb. Jeśli jesteś w miejscu, w którym nigdy nie dałeś, aby dary służb budowały twoje życie, to w ogóle przyjdź do tego miejsca. Wiecie też, że kiedyś mówiłam na temat o tym, żeby mieć swojego spowiednika, ale to też nie wygląda tak, że to w ogóle, no bo to wiecie, potem można zapytać, a to kiedy się spowiadałeś? No wiesz, dwa lata temu. Ja, no i co? I co z tego w ogóle wyszło? Wiecie, no to...
Ja też kiedyś tam chodziłam do kościoła katolickiego, pamiętam, miałam zawsze problem z wyznawaniem grzechu, więc mówiłam, przeklinałam, ciągnęłam siostry za włosy, nie byłam posłuszna mamie i tacie, więc tych grzechów już nie pamiętam. To jest religia. To jest religia nic nie zmieniająca. Rozumiecie? To tu w sercu trzeba podjąć decyzję. Pięć darów służb buduje Kościół. Przyjmijmy dzisiaj ten model funkcjonowania i nie bójmy się tego. Być może to jest w ogóle przełomowy czas też dla naszego Kościoła, wiecie. Ja w ogóle wierzę w to, że my poruszyliśmy naprawdę jakiś religijny byt, jakiś religijny twór. Coś, co ruszyło ludzkie interesy. Wiecie, jak to jest? I religia mordę otworzyła. Bo to w ogóle, wiecie, apostolski Kościół funkcjonujący tak, jak Bóg to ustanowił, on będzie naruszał ludzkie interesy. Wiecie, będzie walił w całokształt, ale i też w naszym Kościele. Bo ten gest, który ja zrobiłam, on nie był tylko na zewnątrz. Chcę wam coś powiedzieć, on był też do nas. To było też do nas. Apostolski ruch, silny ruch, on będzie uderzał w ogóle w ludzkie interesy. Nie bójmy się w ogóle tego. Dlatego tak bardzo ważne jest, jak mówimy, tłuczenie fundamentów. My musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Kim jesteśmy. Amen.